Prezydent Sosnowca wczuł się dzisiaj w schorowanego seniora. Uspokajamy ze zdrowiem Arkadiusza Chęcińskiego. Wszystko w porządku. Miał jednak okazję przekonać się na własnej skórze, co czują osoby starsze. Paweł Jędrusik. A wszystko to za pomocą specjalnego symulatora starości. Co pana boli? Nie, bo ogólnie boleć nie boli. Tylko, że nie mogę się ruszać. Jest. Na razie chyba jeszcze nie ma wszystkiego, a właściwie jakikolwiek ruch jest co najmniej ograniczony. W tych specjalnych okularach, rękawicach i słuchawkach prezydent dostał zadanie przejść do pobliskiej apteki i kupić leki. I choć to tylko kilkaset metrów, to wcześniej trzeba było wejść po schodach, a i płatność nie była łatwa, bo prezydent nie mógł zginąć prawej ręki. Jest to ograniczenie stawu łokciowego, które wprowadziliśmy po to, żeby właśnie zasymulować tutaj to ograniczenie. No i często ja pracuję na co dzień z seniorami i mamy osoby 70-80 plus, które już dokładnie tak funkcjonują. I wielu z nas też tak będzie funkcjonować, a cała akcja to część specjalnego projektu Poczuj, żeby zrozumieć. W jej ramach w kilku miastach w regionie prowadzone są warsztaty, które mają uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób starszych. W Sosnowcu Zrozumieć osoby starsze uczyło się 20 pracowników Domu Pomocy Społecznej. Akcja była też w Katowicach. Robimy to po to, aby ludzie, którzy są młodzi bądź jeszcze w wieku produkcyjnym, zrozumieli, jak ciężko jest seniorom, którzy mają tego typu przypadłości bądź jakieś niepełnosprawności. Projekt nasz ma też na celu, aby wzbudzić empatię. W tym przypadku prezydent Sosnowca mógł zrzucić z siebie starość. Seniorzy jednak tego nie zrobią, a ze swoimi problemami zostaną w wielu przypadkach do końca życia.